Cześć moi kochani, hej! Zrobiłam już dla Was z DaVinci lustro i lampkę, więc zastanowiłam się, jak ten produkt poradzi sobie z mniejszymi powierzchniami. I mam dla Was w dzisiejszym odcinku robienie spinek, broszek i opaski do włosów. Do ich wykonania użyję zestawu platynowego, bo jest w nim bardzo dużo różnych szpatułek, patyczków do stylizacji i nakładek na tuby. Najpierw z przyjaciółką musiałyśmy oczywiście przetestować ich funkcje, jak na duże dzieci przystało, no nie? No, to dekorowanie zaczęłam od spinek. Spośród trzech wzorów, które wykonałam, najbardziej podobał mi się wzór z kwiatkiem. No spoko, spinki mi poumierały już jak tylko próbowałam je zapiąć na głowę. Muszę chyba je klejem przykleić. Na drugi ogień poszły broszki, zmieszałam parę kolorów i na wierzch nakleiłam jelenia. Aczkolwiek bardziej mi się podobał ten drugi wzór, pewnie dlatego, że lepiej dobrałam kolory. I tutaj użyłam jednej nakładki i po prostu zmieniałam tuby. I dzięki temu, że ta nakładka była cały czas ta sama, to się robiły jakby same z siebie takie łagodne przejścia między kolorami. Okej, opaska. Nad tym pracowało mi się najlepiej, ponieważ powierzchnia była największa. I tutaj tak samo jak w przypadku broszki zmieszałam ze sobą różne kolory. I jeszcze na wierzch nałożyłam lakier do paznokci z brokatem, żeby był taki fajniejszy efekt. Potem jednak stwierdziłam, że jeszcze fajniej będzie, jak dodam takie małe kolce. No i jak się podoba? Okej, jeśli mam być szczera, kiedy ta masa wysycha, to nie jest twarda jak modelina, tylko jest troszeczkę gąbczasta, wobec czego jest podatna na uszkodzenia. No i jak się to nosi we włosach, czy na ubraniu i ciągle się to rusza, no to można to zniszczyć, tak? Więc zabawa przy robieniu jest świetna i efekt też jest fajny, tylko po prostu jak się robi dekoracje do włosów, no to one powinny być tylko, nie wiem, do zdjęć wykorzystywane. Okej, piszcie, co jeszcze chcecie, abym udekorowała i wysyłajcie mi swoje prace, jeżeli coś zrobiliście z DaVinci, bo chciałabym bardzo wstawić do odcinka to, co wy żeście zrobili. Dzięki za uwagę, pa!